Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, nie lada gratka, nie lada sensacja. Okazuje się, że mój pierwszy kanał Łukasz musiał ponownie wrócił na platformę YouTube. A. Tak, moi drodzy, udało się odzyskać mój stary kanał. Dla mnie to jest, powiem wam, coś nieprawdopodobnego. W życiu bym nie pomyślał, że po tak długim czasie uda się odzyskać jeszcze mój stary kanał i zaraz Wam wszystko dokładnie powiem, co i jak. Bo okazuje się, że też wszystkie moje stare filmy są na kanale. Nic nie znikło, wszystko jest. Tak więc zaczniemy może, moi kochani, od znalezienia mojego kanału. Wpisujemy Łukasz Musioł w wyszukiwarce. Wyszukujemy i popatrzcie, jest mój stary kanał. I ten obecny, na którym wrzucam filmy, i tutaj popatrzcie: 5948 filmów, tak naprawdę do tych filmów jest tam moich 2600 ponad 50. 2650 ponad, i powiem wam, wczoraj w nocy siedziałem chyba 5 godzin i usuwałem filmy te azjatyckie z mojego kanału. YouTube przywrócił mi mój kanał. I musiałem po prostu usunąć te wszystkie filmy, które Azjata wrzucił. Bo co się okazało, Azjata wrzucał filmy nie swoje więc, automatycznie, jak YouTube odzyskał mój kanał, bo ja go już miałem tydzień temu, tylko na godzinkę czasu dosłownie, chciałem coś wrzucić, i po godzinie czasu mój kanał zniknął znowu. I co się okazało, tak jak właśnie mówię. Osoba ten azjata, który ukradł mój kanał, wrzucał nie swoje filmy i tam było tyle roszczeń, tyle różnych yy, problemów, że YouTube po prostu automatycznie dostał wiadomości, że filmy są ukradzione, nie jestem autorem tych filmów, wiadomo. Ja nie wrzucałem tych filmów, tylko ten azjata, ale odzyskując mój kanał, ponownie został on usunięty. Ze względu właśnie na te e, roszczenia i te wszystkie e, e, sprawy. Tak więc wczoraj odzyskałem mój kanał, siedziałem, tak jak wam mówię, 5 godzin w nocy usuwałem film po filmie. Ponad 15 tysięcy filmów było tego Azjaty, moich 2650, tam było prawie 20 tysięcy filmów na moim kanale i siedziałem tak jak już mówię 5 godzin. Nie da rady usunąć wszystkich filmów naraz. Najwięcej można usunąć, 50 filmów z kanału, i teraz sobie podzielcie 15 tysięcy filmów przez 50. Ile razy musiałem klikać, ile razy musiałem usuwać, powiem Wam, ale byłem tak szczęśliwy, jak doszedłem do momentu, gdzie znalazłem mój ostatni film, który wrzuciłem. Wejdziemy teraz sobie na mój kanał i popatrzcie. Jest tak, jak było. Wchodzimy na wideo. Mamy przesłane filmy, daty od najnowszego. Tutaj sobie to zmienimy zaraz. Wszystkie filmy od najnowszego. Troszeczkę to jest przesunięte, moi drodzy, bo wczoraj patrzyłem to. Ostatnim filmem, jaki dodałem, był pojedynek blisterków. W każdym bądź razie, popatrzcie. Wszystkie moje utworzone playlisty, wszystko jest. Każdy film został. Nic nie jest usunięte, więc tak naprawdę historia karcianego YouTube'a nie zniknęła, nie zginęła. Wszystko mamy, wszystko jest. Więc jeżeli ktoś chciałby. Poszukać swojego ulubionego filmu, czy coś, to wpadajcie na mój stary kanał. Tam wszystko znowu znajdziecie. No i co, moi drodzy, jeżeli chodzi o całą tą sprawę, to koniec końcem okazuje się, że nawet lepiej na tym wszystkim wyszedłem, bo mam teraz dwa kanały. W sumie trzy, ale na tamtym trzecim jeden filmik tylko jest wrzucony, więc na razie tamten odpuszczam, bo nie da rady na trzech kanałach działać, będą te dwa kanały, będę na jednym i na drugim wrzucał po jednym co najmniej filmie dziennie, więc i na ten kanał, i na ten wpadnie jeden film, jeden odcinek. I jeżeli popatrzymy na subskrypcję 42 100. Jak miałem jeszcze kanał, to było prawie 45 tysięcy, czyli Odeszło 2,5 tysiąca ludzi, a jeżeli popatrzymy na mój obecny kanał, tam jest 1760, czyli praktycznie te osoby, które są teraz na moim kanale, brakuje was na moim starym, na moim pierwszym. Więc wpadajcie, wracajcie, subskrybujcie ponownie. Nie będzie już żadnych azjatyckich filmów. Nie będzie już yy, takiej sytuacji, że Zniknie coś, bo teraz wiemy i ja jestem tego naocznym świadkiem. Ja jestem dowodem, że nie ma tak, że jeżeli kanał zostanie usunięty, to już przepada wszystko totalnie. Sami widzicie, po półtora miesiącu odzyskałem swój kanał i praktycznie jest wszystko tak jak było. Wszystkie filmy zostały, subskrybenci, więc dla YouTube'a nie ma nic niemożliwego tak jak. Wcześniej mówiliśmy, YouTube jest przecież właścicielem wspólnie ze mną kanału, więc musi odzyskać kanał. I teraz, jak to, moi kochani, wyglądało? Powiem Wam tylko tyle. Gosia, która dziennie praktycznie pisała ze mną, odpowiadała mi na różne tam pytania. Zarzucałem ją, bombardowałem e, niezliczoną ilością pytań, dlaczego. E, czy jest możliwość odzyskania? Czy będę miał wszystkie filmy? Czy będę miał e, subskrypcje? Czy odzyskacie? Kiedy odzyskacie? No powiem wam, że z mojej strony jestem jej niezmiernie wdzięczny, że wytrzymała tą ilość tych moich e, wiadomości. Była cierpliwa, odpisywała mi. E, sam powiem wam, że też się denerwowałem, czy da radę to odzyskać, czy nie. No, i jednak udało się. Udało się. Mamy z powrotem mój kanał. Wszystko powoli będzie wracać do stanu sprzed zahakowania tego kanału, czyli w sumie mój złodziej nic z tym nie ugrał. A nie wiem, czy czasem nie będzie miał jeszcze problemów, bo chyba jest tak, że jeżeli się tutaj osoby z YouTube'a. Kontaktują tam z tamtą stroną, bo na pewno znaleźli go po IP, i tak dalej. Więc nie wiem, czy czasem jeszcze gościu nie będzie miał jakichś problemów związanych właśnie z tym oszustwem. W każdym razie ja odzyskałem swój kanał. Jest jeszcze wiele tutaj do zrobienia. Muszę tutaj na, paczku, na pasku bocznym powrzucać znowu osoby, które polecam. Oglądać kanały, które właśnie wcześniej miałem tam w tym pasku polecanych. No i co? Będziemy tutaj na kanale z powrotem wrzucać filmy na zmianę. Jak już mówiłem, jeden tutaj, jeden tu. Każdego dnia coś będzie. Na pewno będę musiał, jako pierwszy filmik na tym kanale. Nagrać odcinek, gdzie wyjaśniam całą tą sytuację: dlaczego przez półtora miesiąca nie było filmów, dlaczego mój kanał zniknął nagle, później się pojawił, znowu zniknął, dlaczego filmy azjatyckie wpadały. To wszystko muszę po prostu wyjaśnić tym osobom, które mnie tutaj subskrybują. Ponad 40 tysięcy. Oni nie wiedzą, bo jeżeli by wiedzieli, to byliby już na moim nowym kanale. Więc muszę wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. No i co moi drodzy, dwa kanały, powiem Wam, jestem sam w szoku i dzisiaj jest jeden z moich e, najszczęśliwszych dni, jeżeli chodzi o właśnie o, o, takie, o takie sprawy, masakra, masakra, jak się dowiedziałem, że jest szansa odzyskać ten kanał, teraz mam go osobiście, mogę nim już znowu zarządzać, mogę robić, mogę wrzucać filmy, Wczorajsze te 5 godzin, powiem Wam, to było coś nieprawdopodobnego. Tyle filmów naraz wrzuconych i wszystko trzeba było usunąć. Ale siedziałem tak długo, żeby co do ostatniego filmu wszystko usunąć, bo nie chciałem, żeby znowu przyszło jakieś roszczenie, a jak się ma trzy, to automatycznie kanał znowu jest usuwany. Tak więc chciałbym jeszcze raz tutaj podziękować Gosi za pomoc, za odpisywanie, za cierpliwość. Dyszce, dzięki za to, że pomogłeś mi napisać do YouTube'a, więc ta obiecana, kolacja dla Ciebie i Twojej rodziny jest jak najbardziej aktualna. Musimy tylko ustalić termin. No i co mi moi drodzy, wszystkim, którzy byli ze mną przez ten czas, którzy zaczęli subskrybować mój nowy kanał. Dziękuję serdecznie. Wiem, na kogo teraz mogę liczyć. Dlatego już teraz serdecznie was zapraszam ponownie na mój stary kanał. Wbijajcie, subskrybujcie. Lecimy z koksem. I tak jak wcześniej mówiłem, imperium karciane nadal istnieje i będzie, póki jestem na tym świecie. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.